nie ma problemu, nie śpiesz się babcia, powoli, nie ma problemu, nie śpiesz się. Do nas dojeżdża. Babcia nas dojeżdża? Oj, stoimy na czerwonym, czekaj, czy nas i wyprzedzi. I patrz, co nas dojedzie. Patrz, kto nas wyprzedza. Czekaj, czy nas wyprzedzi. Patrz, kto nas wyprzedza zaraz. Nikt nas nie wyprzedzi, stoi obok w lusterku. Bo się boi, że ją przejadę. Bo się boi, że ją będziemy kamerować. Pewnie wie, że to Messi Builder zjedzie tym kornym wanem. No jasne, że tak. Skameruj ją. Jedzie za nami. I co? Jedzie, pedałuje, jest szczęśliwy. Ty nie uwierzysz, zaś mówisz, czy... O! Zmieniło się, no mamy patrz. Zielone. Prawie zielone wskoczyło, więc teraz już nas może nie dojedzie. Została w tyle. Taka sytuacja. No i co robimy, Marku? Jest poniedziałek. Został nam tydzień, żeby zakończyć tę kuchnię. Ty się bawisz z mikrofonem, zaraz gdzieś wjedziesz. Więc od rana jest ogień. Robota idzie bardzo dobrze, ale teraz już prawie 12 dobiła. Ja nie miałem czasu, żeby sobie zrobić nic na lunch. Masz prawie pierwszą u ciebie w busie. U mnie w busie, bo to jest polski czas. Ty na polskim czasie jedziesz. Żeby być bliżej was. Więc no, mówiłem Sepka, żebyśmy wyskoczyli na burgera. Takiego śniadaniowego. Co już kiedyś jedliśmy? Kiedyś już jedliśmy, pokazywaliśmy. Są fajne te burgery. Dwa jajuszka do tego. Śniadaniowy taki burgerek. Dwa jajuszka i kiełbaska. Zjemy i możemy porać swoimi ciałami. Porać sobą. Porać sobą, bo... Jak to przy poniedziałku od rana. Niestety praca budowlańca nie jest łatwa. Nie, pan. Jeszcze was chciałem w ogóle bardzo serdecznie przywitać i przeprosić za to, że od rana nic nie nagraliśmy. No bo nie było czasu. Ale jeszcze poranny odcinek może dołożymy zaraz. Jak wrócimy na robotę, nagramy to może nagramy odcinek mówiący siema, to jest poniedziałek rano. Także myślę, że tak zrobimy. Więc to już nie ma sensu nagrywać. Ja nie mam pieniędzy, Marek, żeby kupić ten. Albo. Burgera. Tego. No to będziesz patrzył, jak jem. Ja będę jadł, a ty będziesz siedział i patrzył. Darmo. Takie jest życie. Renóweczka. Nie zawsze to życie jest takie... Kolorowe. Kolorowe. Nie zawsze człowiek musi być najedzony. Coś mądrego powiedzieć bez pauzy i muzykę. Czyli ten film poleci teraz bez pauzy cały czas. Ale śmieszne. Co to się stanęło? Mały pomocnik przyjechał. Bez mikrofonów. Bez, no. Powiedz, cześć, Adaś. Przedstaw się ładnie wszystkim, Adaś. Adasia już znamy, bo już mi go przedstawiali 2 miesiące temu. Wczoraj Adaś miał 10 tygodni. Przyjechał nas odwiedzić. Nie? Pokaż, jak jesteś piękny. No, czopka ci spadła z głowy. Tak to nie pasuje mi, tata. Nie nerwuj go, tata. Może ci jest ciepło, co? No. Mój, cały tata. Pokażmy się razem, no. Wszystkim. Nie?
żeby widzieli, jak przystojniaki z nas są. Teraz się obudził, więc średnio zadowolony, nie? Można ciąć no. Dalej, jak już się obudził. Jak się teraz obudził, to możemy dalej płytki ciąć. Kupa robisz? Jak wujek sep? Tak? Nie, bo tak ja wcale nie robię kupy tu. A co, na tobie się może ten zapach tu nie podoba. Czekaj. Wujek sep tu napierdził. No na pewno. Jeszcze chcę pokazać tutaj milionom internautów, którzy nas oglądają. Blaty. Jak wyglądają blaty nasze? Po weekendzie. Po weekendzie. Góry na góry daj. Tak. Jakie ładna ciuteczka się zrobiła. Aż popodnosiło szafkę tam do góry. Są plusy i minusy. Plusy czego? Drewnianych blatów, naturalnego drewna. Bo jest wilgoć, w tym kraju akurat dosyć dużo, myślę. No i w piątek blaty były położone ładnie równo na szafkach. W piątek czy czwartek, czy kiedykolwiek to było położone. Czy w środę, bez znaczenia. A teraz przychodzimy. Być może nie było na weekend, być może wilgoć, zimno, nie wiadomo co. Blaty pokrzywione. Ten i ten tak samo. Ups, daisy. Ten tak samo. Pokrzywiony. Nie podoba się mi to, Marku, i to bardzo. Teraz muszę docinać panele do tego, end panele i kurna centymetr różnicy. I tata nie denerwuj mnie. Nie? Dobra. Musisz ten zrobić. Klapkę. Okej. Okay. Akcja. Po głowie. Cyk. Akcja. Co dzisiaj mamy? Poniedziałkowy poranek? Wtorkowy, a nie poniedziałkowy. Wtorkowy poranek, lecimy z płytkami dalej. Jest progres bardzo duży, tu tak samo możesz pokazać. Także cieszę się bardzo, muszę skoczyć do sklepu, do Travisa po postcrete, czyli szybkosnącą, jakby to nazwać, szybkosnący beton. Nie? No to jest beton. W woreczku, żeby wymieszać, wyleć parapet. Szybko wiążący. Żeby mógł potem płytkować to. A to trzeba wytłumaczyć, bo tu chcemy sobie to ładnie wyrównać, żeby nam płyteczki przyszły zamiast to tu, żeby się pokazywało te brzydactwa. Parapet, nie? Żeby się to nie ładnie pokazywało. Gdzieś tu tak wyciągnąć. No. Kawałek na okno, żeby to było ładne. Tak, więc muszę zajechać. A też takie pytanko ma Marek, tak jak już wszyscy widzą, czy bym mógł jakąś zaliczkę dostać. Wiesz, żeby coś na ten tydzień mieć, wiesz, na bułkę. Na jedzenie ci mogę dać. No to na jedzenie. Alkoholu za to nie kupuj. Dobrze wiesz, że nie piję alkoholu, to jest tylko i twoje wyłącznie narracje. Jeszcze być może do jaki drobny. Dziękuję. A więcej już nie mam. To na ten tydzień, tak? 12 funtów. To sobie mogę kupić bułki, serek topiony. Kiełbasę i chleb. Kiełbasa paczka, jest za drogi. Paczka kabonosów i chleb to może 8 funtów? Nie, to jest za drogi, wolę sobie serków topionych nakupić i bułek. Makaronu. I makaronu z ketchupem potem. Będzie dobrze. Żeby miał siłę robić. Dobra, to idę potem. Węglowodany. Węglowodany najważniejsze, oczywiście, tak, zgadzam się. Seba teraz jedzie do sklepu. To jest coś, co muszę wam pokazać. Drabinkę, jakbyś chciał. Myślę, że to nawet w przyspieszonym tempie możemy nagrać. Z tamtej strony drabinkę puść. Weź se. Jedzie do góry, zobaczę. Z buta idziesz? Autem jedziesz. Co? Vanem jedziesz. No. Czy nie idę z buta? Tak się mi wydawało, że Sebastian ogólnie z buta nie chodzi. Myślę, że jedyne kroki, jakie Sebastian stawia, to z łóżka do łazienki, z sofy do lodówki, po rudą koleżankę jego najlepszą, najukochańszą, którą najbardziej w życiu kocha. No i po co jeszcze Sebek może chodzić? No i jak wychodzi z domu, to musi zejść po schodach dwa piętra na dół do vana. No i myślę, że to jest tyle. Więcej jego nogi nie chodzą. Nie złamie się tu! Coś tam mówi. Muszę wycofać.
taka sytuacja. Co bym też to kombinuje? Chodźmy zobaczyć. Korozja mu troszkę bierze, tranzita. No, i teraz znowu musi wycofać, teraz znowu nie widzi na drogę. Ojowej. Jako dziecka, no wiecznie im trzeba coś pomagać. Mogę? Ładnie mu pokazuje. Ogień, ogień, ogień. Dziękuję. Dziękuję się mówi. Nie słyszę cię, Marku, co ty mówisz. Dziękuję się mówi. Powiedziałem dziękuję. No. To wy słyszeliście, Joni. I teraz całe te cyrygiele, żeby stąd wyjechać. O. Mówię mu, zajdę z buta po to. Nie, on skoczy. Ty teraz będą szmery bajery. Muszę się wspiąć na jakiś tu murek. Ale daleko zajechał. Jestem. Nigel. To jest menadżer. Czekacze Marka, widać. Naszego lokalnego TP. O, jezi. Jezi kolega, co? Co, ale się mu nie chciało iść. O, idzie. Idzie nasz kolega. Nigel. Ciekawe, czy coś do was Seba mówi teraz. Ja go nie słyszę, ale pokazuje mi tu. Aj! Pokażę wam. One bag of Post Street. Że mikrofony podłączone obok. Concept Pro. No to tyle. Thank you. Taką daleką podróż po materiał. Sebek ma. Teraz zeskoczyć i nie połamać się z tak potężnego. Z potężnej donicy. Dobra, lecimy dalej. Tam trzeba jeszcze na wentylator wywiercić. Sufit już mamy, myślę, wyciągnięty taki na 99%. Zajebisty. Tu mamy plamę od sąsiada, jak było zalane. Ale użyliśmy takiego specyfiku. Polecam, to jest bardzo dobre. Używaliśmy z Duluxa takiego stain killera, ale się to niestety nie nadawało na nic. No i teraz... Teraz używamy tego i jest bardzo dobry. Patrzę teraz, bo z Sebastiana mikrofon tu miga, więc nie wiem, o co chodzi. Chyba się właśnie rozłącza. Tyle. Może jak już to się nam uda w końcu kiedyś skończyć, mam nadzieję w tym roku jeszcze, to będzie miało jakiś wygląd ta kuchnia. Środowy poranek. Marek tu już leci z płytkami dalej. Ja się pierniczę z tymi szafkami, panelami, gdyż jest problem. Blaty, zobaczcie co się stało. Pokrzywiło je, zrobiły się banany. Tu wyrwało płytkę ze ściany. Co myślisz o tym, Marku? Komentarz. Zawsze coś nowego na robocie. Bo takie coś jeszcze nas nie spotkało, więc... No nigdy. Tu to fajnie widać. Poczekaj, poziomiczkę wezmę. Tu jest poziomica. To już są blaty, które są poprzykręcane i do podłogi, i do ścian. No, nagrywał się materiał, ale niestety znowu się stało to, co się stało. Czyli się wyłączyło nagrywanie, nie zauważyłem. Tutaj przykład tego, jak pokrzywiło blaty. Tę dziurkę widać, jak z dołu. To blat, który powinien być równy,
że to jest wystarczające. Tak. Wystarczający pokaz tego, co się z nimi stało. Blaty były trzymane prawdopodobnie w wilgotnym storage'u, magazynie. Tu zobaczcie, co się stało. To wszystko w pierwszy dzień było, leżało na szafkach. Teraz pociągło to całe do góry. Część szafki już tam, elki metalowe powkręcałem. Tutaj to już w ogóle na tym, zobaczcie się. Szpara jak płytkę wywaliło. No. Ty, do starej kuchni to jest dobre. Nie? Tak to tu był. Tak to, szafki, to. Tak to będzie fajne. To lepsze niż to było. Najważniejsze jest to, żeby było lepiej, niż żeby tu przyszli. No, to już jest lepiej. No i już klaszczą właściciele, bo już ze mną. No z tymi płytkami to fajnie wygląda. Trochę tak, trochę dużo tych płytek dookoła, no ale tak chcieli, tak mają. Wszędzie płytki widzę. A fuga będzie brudna, uuu. Tak w łazience. Fugę już mówiłem, żeby szarą mieli, nie? No i tak będzie brudne. Belkę puszczać, wiecznie ci zima. Zimno mi, Marowi wiecznie zimno jest. Lecimy dalej z płytkowaniem. A uuu, robota. Sytuacja. End panele założone. Blat mniej więcej wyprostowany. Mniej niż więcej, ale... Mniej niż więcej, no ale musiałem tu taką metodę zastosować, taką dość inwazyjną. Metodą na loda. Patrzcie, dopchaliśmy blat na sam spód. Czym to zrobiliśmy? Jak to się nazywa? Takie podpórki do podnoszenia płyt gipsowych na pompowanie. To dopchnąłem na dół i tu takie kołki do ściany i śruby wywaliłem. I trzyma to. Tutaj z tej strony L-ki 3 metalowe, żeby to złapać. Tutaj tak samo L-ki. No i zaczyna to mniej więcej wyglądać. Marek, jakbyś cały dzień na telefonie nie stał, to może by ta robota szła jako tako. Trzeba powiedzieć to, co my mówili przed chwilą. Bo Seba mówi, że poniedziałek, bo tu mało zrobiliśmy w poniedziałek, że poniedziałek się nie liczy, bo poniedziałek to jeszcze prawie taką częścią weekendu jest. To jest jeszcze weekend. No to mówię, jak poniedziałek jest częścią weekendu, to piątek też. A mówię, w tym tygodniu, że się piątek nie liczy do dnia pracy. W tym tygodniu się nie liczy piątek do weekendu. A, do weekendu się nie liczy. Tak. Ani sobota, ani niedziela. Ani sobota, ani niedziela, nie mam weekendu w tym tygodniu, po prostu to będzie cały tydzień roboczy. Ale jutro co? Kto przychodzi? Nowa para rąk. W której ręce to ma? Nie wiem. Jednej z dwóch. No miejmy nadzieję, że w tej całej jest mniej funkcjonalny. Nie wiem. Bez znaczenia. Mam nadzieję, że nam to troszkę pomoże. O, właściciele sobie kupili farbę do malowania drewna. To też jest fajne. Farbę do malowania drewna, nie? Żeby drzwiczki pomalować wszystko. I kupili farbę zwykłą. Do ścian. Do kuchni, do łazienek, do ścian. To jest farba z tak zwanego B&Q, czy też z Castoramy europejskie, bo to jest jedna sieć sklepów. Kupili emulsję. Pomalujemy. Ja nie wiem. Nie wiem. No. Brak słów. Depresja trochę łapie, nie? W tej robocie. Chcesz, żeby malować drewno, no to kupujesz farbę do drewna, nie? No. Nie, no, pomaluj ci mi drewno, ale farbą do ścian. Ale myślę, że ja bym to spróbował pomalować to drewno tą farbą. Będzie taki matowy finish. Przemalujmy na dwa kołty i darmo. No co zrobisz? A Dan mi napisał, wiesz co? Właściciel? Że jak ta farba się nadaje, no to oni są happy, żebyśmy kupili farbę w kolorze do niebieskiego. Do tego. Kto ci namiesza farby olejnej, czy tam farby jakiejś? Namieszają w Duluxie, mi się wydaje. No może w Deluxe namieszają. No. Maybe, baby. Trzeba wziąć kawałek tego obcinka, panelu i podjechać, niech to zeskanują, czy mogą namieszać. Nie, żeby sobie Arek malował normalną farbą, to już, a nie. Proszę cię, przecież to będzie do zadrapania od razu. No. Tym pomalujesz, to tam. Przecież to tam, gdzie klamki będą, to będzie wszystko, farba się zciągnie z tego, nie? Dobra. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy można malować drewno zwykłą farbą do ścian. Bo czasami te ręce, to ja już mówię jak orangutan, do ziemi mi opadają ręce. W tym kraju można, niektórzy malują wszystko. Nawet plastikowe okna. Wiadomo, no nic się nie stanie, nie?
No tak, no skirting boardy też jak przemalujesz, bo to jest farba wodna, nie? Ona pociągnie ci to drzewa. Ja wiem, no ale jak się nic nie stanie, jak to masz... No jest mniej odporna, nie? Potem no. Na właśnie na zarysowanie, na uderzenie. Pomalować można pomalować, no ale też... Pomalować, skasować i... Sypki podłogowe też, jak malujesz ściany, no to zaraz ich zgruntujesz. Nie. No. Nie zawsze, no ale... Nie zawsze, bo czasami już są sprajmowane, no ale... Nie wiem. Depresja. Nie wiem, dopłytkowałem to, teraz leży ten boczek tu do góry. Później trzeba kończy tu nad oknem. Nad oknem przejadę i przejdę tu na dół pod to, tam to płytkować. Może to odlecimy, co dalej? Fajnie. Pauzę to daj. Kuniec roboty na dzisiaj. Już prawie, jeszcze chwilkę. Środowy wieczór. Pokażę też swój ryj, bo mało co ostatnio pokazuję. Jeszcze 10 minut. No, 10 minut, ale ja muszę po chłopaków moich jechać. Udało się, co się udało, no. Udało się nie zakończyć naszego życia. No, udało się nie zakończyć naszego życia. Udało się mi też tu zjechać na dół. Płytkami. Udało się nam jeszcze gdzie zajść? No. Udało się nam na jasełka do szkoły zajść. Także dzień myślę, że spoko. Oprócz tych krzywych blatów, które mi zryły banie, to... Krzywe blaty. To jest ok. I co? Co dalej, Marku? Jak ty to widzisz? No za niedługo będę musiał zacząć życzenia świąteczne składać wszystkim. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nasze subskrypcje zasuwają w tempie 50 albo więcej na dzień. Ostatnio. Za co wam oczywiście wszystkim bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. To że nie boicie się kliknąć na ten czerwony przycisk. Słowo się rzekło, czyli na 2000 co? To gdzie zaś losować coś? Nie, przed świętami, bo nie mam. Przed świętami nie, no ale po świętach. A może właśnie na święta? A to będziesz musiał mi pożyczyć. To ci pożyczę. Żeby kupić sprzęt. Trzeba będzie coś wylosować, jakieś sprzęcicha. Dajcie znać w tym, w komentarzach, czy zaś wkrętarkę, czy... Nie, ja już myślę. Czy multitula, czy ja zestaw. Już, ja myślę szczerze, że już chyba tego multitula by trzeba było wysłać, nie? Tak na 2000 taki zestaw multitula byśmy kupili. No. Kosztuje 200, niestety z małymi bateriami, chyba 2-godzinnymi, ale to myślę, że tak jest fajne. Tak. W ładnej walizeczce. Dobra, tyle. Będzie pysznie. Kto nie subskrybuje, kliknijcie łapkę w górę. Was to nie kosztuje, a nam pozwoli rozwinąć kanał. Aha, na święta. No nie na święta, tylko jak 2000 osiągniemy. No ale tak to już. Może być bardzo szybko. To może zostało być. 150 niecałe. Może być kilka dni. A, jeszcze co musimy, bo zawsze wam mówimy o tym, że tam nie zarabiamy. No oczywiście dalej nie zarabiamy na YouTubie, nie zarobiliśmy jeszcze ani grosza. Zarobiliśmy. Oprócz pieniędzy, które nam wysłała Dominika. Czyli tak Sebastian nam wysłał. Żeby przetestować, czy te naklejki, czy stickersy, czy co to jest, żeby to działa. I co chciałem powiedzieć, że YouTube chyba nas robi... Balona. W Coco Jumbo, bo... Jakiś miesiąc temu już mówiliśmy chyba o tym, że zostało nam chyba, bo wymogiem, żeby zarabiać na reklamach, żeby cokolwiek zarobić, to jest, żeby trzeba mieć 1000 subskrybentów, co już was mamy z nami, w naszej ekipie, za co wam oczywiście znowu dziękuję, że jesteście z nami. A drugi wymóg, żeby zarobić cokolwiek, żeby jak na reklamę, czy na czymś tam nawet, nie wiem. Na wyświetleniach, to jest, 4000. Musi mieć 4000 godzin wyświetleń w ciągu ostatniego roku. Jakiś miesiąc temu mieliśmy już chyba 3400 godzin. Mhm. I od miesiąca temu wpadło już ile? Mnóstwo filmów? Z 8, tak. 10 filmów. I na każdym filmie teraz mamy ile? Sami widzicie na naszym koncie. Chyba jest około 500, 600, 700. Niektóre filmy mają wyświetleń. 800 niektóre mają. Niektóre 800 nawet wyświetleń mają. Jak sprawdzamy, to każdy z tych filmów ma około 80, między 80 a 120 godzin wyświetleń. Ale ja się pytam, gdzie te godziny są. Bo te godziny w ogóle nam YouTube nie dodaje do oglądalności. Robi nas bambuko. Myślę, że ktoś nas gdzieś robi bambuko. 7 godzin ostatnio nam dodali. Teraz chyba wpadło kilka godzin, znowu dzisiaj rano, jak sprawdzałeś. Tak. I coś nam się to tam nie podoba z tymi właśnie godzinami wyświetleń. A to nic, kiedyś bo do też, tego dojdziemy. Też nie, no tak, ale właśnie... Chodzi o to, że wiesz, że mówimy, że a, nie zarabiamy, no i chcę właśnie potwierdzić to, że nie zarabiamy na tym. Nic nie ma, nie ma wyświetleń, też temu widzicie i oglądacie nasze filmy bez żadnych reklam. Dziwne.
Chcesz coś, jakieś słowa na niedzielę, żeby się pożegnać i wrócić w piątek? Co zrobić? Wrócić w piątek na filmie znowu. No to nie wiem, to może ty do gry zakończenie. Masz coś mądrego do tego? Już mądre rzeczy wszystkie powiedziałem. Na dzisiaj idę do domu robić film. Co mogę powiedzieć? Środa, dzień loda. Także to jest, środa jest dobrym dniem. Trzeba pędzić do domu, do naszych dziewczyn. Pociech. Pociech też. Pociechy do spania, bo środa. Dobra, dziękujemy, że z nami jesteście. Jak jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, ostatnio to powiedziałem, to nie dodałeś znaczka. Dzisiaj wrzucę. Ale tu będzie znaczek dzisiaj. Taki właśnie. Nie klikajcie w ten znaczek, tylko ten... Ten znaczek nie działa, to jest tylko pokazane. Ten znaczek znajdziecie pod filmem. Tyle. Dzięki, że z nami jesteście. Dziękujemy za wszystkie komentarze, bo mnóstwo jest komentarzy. Staram się odpisywać do wszystkich na komentarze. Takie właśnie, taką misję sobie nadałem, że na każdy komentarz wasz odpiszę. Ale ostatnio, jak się budzę rano, jak widzę, ile tam jest komentarzy, to jeszcze no, trochę jestem po tyłach, teraz muszę powiedzieć. Musisz poćwiczyć jeszcze, Marku. Więc poćwiczyć? W podpisywaniu. Podpisywaniu. O, no. Mój mikrofon się rozładował. Także jeszcze nie. Także bardzo was przepraszam, jeżeli jesteście jedną z osób, do których jeszcze nie odpisałem, na pewno odpiszę. Także tyle. Pozdrawiamy. Miłego wieczorku, miłego reszty tygodnia. Widzimy się na piątkowym filmie. Także jeszcze raz dzięki, że z nami jesteście. Lajkujcie albo nie lajkujcie. Pomóżcie się nam rozwijać. Dzięki. Pa. Dobra.